Ruszamy dzisiaj w dalszą podróż. Nasz dwumiesięczny pobyt i podróżowanie po Turcji dobiegły końca. Jedziemy do nowego kraju. Póki co jesteśmy jeszcze na lotnisku w Trabzonie i na początek polecimy do Stambułu. Cześć, tu Ola i Mohamed. Od 2012 roku wspólnie podróżujemy po świecie. W sierpniu 2020 roku zostawiliśmy pracę w Polsce i wyjechaliśmy w podróż życia z biletem w jedną stronę. Aktualnie jesteśmy w Turcji. Dołączcie do nas w tej podróży. Lotnisko w Trabzonie ma bardzo ciekawą lokalizację, dlatego że położone jest tuż nad Morzem Czarnym i pas startowy jest równoległy właśnie do Morza Czarnego. Także jak będziemy już startować, to będziemy mieć całkiem ładny widok. Jeśli chodzi o podróżowanie po Turcji, to do tej pory podróżowaliśmy tutaj autostopem. Sporadycznie korzystaliśmy z autobusów, natomiast teraz lecimy samolotem. Dlaczego? Dlatego, że z Trabzonu do Stambułu jest dosyć daleko, to jest ponad 1000 kilometrów, także dojechanie tam autostopem zajęłoby nam pewnie 2 dni, a może nawet dłużej, jeżeli nie mielibyśmy za dużo szczęścia. I tak naprawdę dojazd autostopem kosztowałby nas więcej niż przelot samolotem, dlatego że za lot samolotem zapłaciliśmy 170 lir od osoby, więc to jest około 85 zł. Biorąc pod uwagę to, że przy podróży autostopem musieli byśmy zatrzymać się gdzieś przynajmniej na jedną noc i jeszcze zorganizować sobie jakieś jedzenie i tak dalej, ten koszt byłby tak naprawdę wyższy niż podróż samolotem, która zajmie nam, jeśli dobrze pamiętam, to około 1,5 godziny. Jesteśmy na lotnisku Sabiha w Stambule. Jeżeli Wam się wydaje, że inne lotniska w Stambule są daleko od centrum, to znaczy, że nie byliście tutaj, dlatego że lotnisko Sabiha jest po azjatyckiej stronie i jest bardzo daleko od centrum miasta, ale to jest właśnie lotnisko, na którym lądują głównie tanie linie lotnicze, tak jak Pegasus, którym my lecieliśmy. Czekamy na nasz drugi lot, już międzynarodowy, ale w międzyczasie musieliśmy przyjść i coś zjeść, także na pożegnanie z Turcją padło na pide ze szpinakiem. Największym problemem tej podróży jest to, że musimy zrobić test na koronawirusa. Dzisiaj mamy 6 października, a dosłownie 3 dni temu Grecja wprowadziła obowiązkowe testy na koronawirusa dla Polaków przylatujących do Grecji. I tak naprawdę to nie dla Polaków przylatujących do Grecji, tylko dla osób przylatujących do Grecji, między innymi z Polski. My przez ostatnie 2 miesiące byliśmy w Turcji, więc teoretycznie tego testu robić nie musimy. Ale niestety, jeżeli leci się teraz do Grecji, trzeba wypełnić na stronie rządowej taki formularz, podać nam wszystkie swoje dane, adres oraz kraj, w którym się przebywało przez ostatnie 14 dni. I pomimo tego, że my przebywaliśmy w Turcji, to nasz stały adres jest w Polsce, dlatego według tego formularza musimy przedstawić na lotnisku w Atenach negatywny test na koronawirusa. Mieliśmy nadzieję, że nie będziemy musieli go robić, ale możemy zaryzykować i jechać bez testu i jeżeli będzie trzeba, to zrobić go na miejscu w Atenach za jakieś 70 euro. Albo zrobić go od razu tutaj, a tutaj ten test kosztuje 250 lir. Także wolimy to zrobić tutaj już w Stambule.
Musimy to zrobić przed naszym lotem do Aten, dlatego że ze Stambułu lecimy na początku do Wiednia, dopiero później z Wiednia do Aten. Ale to tutaj mamy długą przesiadkę i czekamy tak naprawdę na nasz kolejny lot do Wiednia, do kolejnego dnia, bo ten lot mamy o 12 dopiero jutro. Także testy zrobimy dzisiaj, bo na wyniki czeka się około 6 godzin. Cały vlog dzisiejszy będzie w maseczce, niestety, no ale jesteśmy na lotnisku, więc nie mamy innego wyjścia. Trzeba nosić, pilnują i zwracają tutaj na to uwagę. Jesteśmy już po teście na koronawirusa. Czekamy na wyniki, za 6 godzin będą, także zobaczymy, mamy nadzieję, że będą negatywne. Natomiast tam, gdzie robi się testy, nie można oczywiście nagrywać, więc nie możemy Wam pokazać, jak to wyglądało, ale możemy Wam opowiedzieć. Po prostu patyczkiem pobiera się wymaz z ust i z nosa. Troszkę dziwnie się wtedy człowiek czuje, bo jednak dosyć głęboko wkłada się ten patyczek, żeby pobrać wymaz z nosa, także do tej pory czuję, że ten wymaz mi pobierano, ale nie jest tak źle. Czekamy na wyniki i zobaczymy, co będzie dalej. Musi być negatywny, bo inaczej bez tego nie wpuszczą nas później do samolotu. Jest już kolejny dzień rano, ponieważ test na koronawirusa robiliśmy wczoraj wieczorem około 9:00. To o 3:00 rano można było go odebrać, także Mohamed poszedł odebrać wyniki naszego testu. Słuchajcie, i na szczęście jest negatywny. Nigdy się tak nie cieszyłam, kiedy miałam negatywny wynik testu. Także dzięki temu będziemy mogli spokojnie polecieć do Wiednia, a później z Wiednia do Grecji. Teraz czekamy na śniadanie, tak? Tak, no musieliśmy przyjść na śniadanie, bo jednak czeka nas kolejny cały dzień w podróży i nie będziemy mieli gdzie ani czego zjeść, także uznaliśmy, że lepiej zjeść śniadanie tutaj, niż później szukać obiadu gdzieś w Wiedniu. I co? Co będziemy jeść? To samo co wczoraj, czyli po prostu pide, dlatego że nie ma tutaj zbyt dużego wyboru, jeśli chodzi o dania wegetariańskie, także zostało nam znowu pide. Jesteśmy już w samolocie ze Stambułu do Wiednia. Jeśli chodzi o obostrzenia, które są tutaj z powodu wirusa, to tak samo w Stambule, jak i w Trabzonie wyglądało to podobnie. Po prostu cały czas na lotnisku trzeba nosić maseczkę i wszędzie są płyny do dezynfekcji, żeby każdy mógł sobie z nich skorzystać. Poza tym żadnych większych ograniczeń nie ma. Jeśli chodzi o sam przelot, to Pegasus to są tanie linie lotnicze, także tutaj nie ma czegoś takiego jak posiłek wliczony w cenę biletu, więc cały czas w trakcie lotu też siedzimy w maseczkach. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak lecimy do Wiednia i będziemy przesiadać się na inne linie lotnicze. Jesteśmy w Wiedniu, udało nam się dolecieć bez problemów i udało nam się już oddać bagaże. Byliśmy trochę zestresowani, dlatego że wiedzieliśmy, że mamy za dużo bagażu. Do Aten lecimy stąd Wizzerem, wykupiliśmy sobie Wizz Priority, ale później zdaliśmy sobie sprawę, że i tak mamy tego bagażu za dużo, chociaż wymiarowo pasował on do tych bagaży, jakie tam są określone w zasadach. Także no, mieliśmy obawy, już zaczęliśmy się przepakowywać, ale później okazało się, że te kilka kilogramów ekstra przejdą i spokojnie możemy ten bagaż zabrać ze sobą na pokład. Ale słuchajcie, zdaliśmy sobie też sprawę, że przecież my mamy namiot i śledzie od namiotu nie powinny być w bagażu podręcznym. Ze względu na sytuację, jaka jest teraz, czyli wirusa, okazuje się, że często można w liniach lotniczych bagaż podręczny nadać za darmo i tak też nam zaproponowano, że możemy ten bagaż zabrać ze sobą na pokład albo po prostu go nadać bez dodatkowej opłaty. Tak też zrobiliśmy i dzięki temu namiot przetrwał i leci z nami. Odbierzemy go w Atenach.
Kolejna ważna sprawa to to, że lecąc teraz do Grecji trzeba wypełnić formularz na stronie rządowej i podać tam wszystkie swoje dane. Imię, nazwisko, stały adres oraz adres, pod którym będziemy przebywać przez kolejne dni w Grecji. Trzeba to zrobić minimum 24 godziny przed wylotem i po północy tego dnia, którego lecimy do Grecji, dostaje się na maila kod QR, po którym będzie można śledzić naszą podróż. I to jest ważne, dlatego że bez tego nie można wejść na pokład samolotu. Ten kod jest już sprawdzany właśnie przy oddawaniu bagażu, także to jest bardzo ważne, żeby to na czas wypełnić. Cześć! Pozdrawiamy Was już z Aten. Na lotnisku byliśmy tak zmęczeni, że nie było mowy, żeby cokolwiek nagrywać, dlatego że nasza podróż trwała w sumie prawie 2 doby. Dacie wiarę, żeby dolecieć z Turcji do Aten, zajęło nam to aż 2 doby. Z ważnych rzeczy, jak wygląda obecnie wjazd do Grecji. Jak wiecie, dla osób przylatujących z Polski wymagany jest negatywny test na wirusa. My co prawda nie lecieliśmy z Polski, ale też ten test musieliśmy zrobić. Na miejscu, na lotnisku i tak wybierane są losowe osoby do kolejnych testów. I teraz zgadnijcie, kto został wybrany do losowego testu na koronawirusa. Oczywiście, że ja. Pokazaliśmy, że mamy przecież wyniki negatywne testu, który robiliśmy jeszcze w Stambule, ale nikt tak naprawdę nie chciał na nie spojrzeć. Po prostu powiedzieli, że wybierają losowo niektóre osoby na dodatkowy test i oczywiście ja dostąpiłam tego ze szczytu, aby w ciągu 24 godzin przejść jeszcze drugi test na koronawirusa. Jeżeli wynik tego testu jest pozytywny, to wtedy ktoś się z nami kontaktuje i musimy spędzić 14 dni na kwarantannie. Mój wynik musiał być negatywny, dlatego że nikt nawet nie zadzwonił, nikt się ze mną nie kontaktował, nie dostałam żadnej wiadomości, także wynik musiał być ponownie negatywny. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego przelot z Turcji do Aten zajął nam tak dużo czasu i dlaczego po prostu nie polecieliśmy do Stambułu i ze Stambułu nie przyjechaliśmy albo autostopem, albo autobusem do granicy z Grecją. Odpowiedź jest prosta, dlatego że granica między Grecją a Turcją jest wciąż zamknięta. W ogóle lądowe granice dookoła Grecji wszystkie są zamknięte, z wyjątkiem jednego przejścia granicznego z Bułgarią. Mówię tutaj oczywiście o wyjazdach czysto turystycznych. Jeżeli chcemy turystycznie przyjechać do Grecji lądem, to otwarte jest tylko jedno przejście graniczne z Bułgarią. Także przejechanie z Turcji do Grecji no nie było w ogóle takiej możliwości. Musieliśmy lecieć samolotem. Natomiast była jeszcze jedna przeszkoda, taka, że bezpośrednie loty ze Stambułu do Aten były całkowicie odwołane. I te loty mieli wznowić 12 października. Natomiast dla nas oznaczało to czekanie dodatkowy tydzień w Turcji, a i tak nie mieliśmy pewności, czy te loty faktycznie będą wznowione. Dlatego, że początkowo mieli je wznowić 1 października, potem przełożyli na 12 października, także nie było wiadomo do końca, kiedy te loty znowu będą dostępne. W takiej sytuacji jedną możliwością, jaką mieliśmy, było po prostu polecieć od razu do Aten ze Stambułu przez Wiedeń. Tak też zrobiliśmy i no cóż, udało się, bezpiecznie dojechaliśmy do Aten, możemy powiedzieć, że bez większych problemów, poza dodatkowym testem. W każdym razie jesteśmy już w Atenach, w stolicy Grecji, także wiecie już skąd będą nagrywane dla Was kolejne vlogi. Dzięki, że oglądaliście ten odcinek. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie sobie kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku już z Grecji.